Witam. Dzisiaj chciałem zaprezentować, jak na podstawie routerka, w tym wypadku jest to, pokażę, po prostu TP-Link, seria TL-WL-740M. Jak na podstawie takiego routerka zrobić sterownik przekaźnika na podstawie modułu przekaźnika, w tym wypadku podwójnego. Może ich zrobić więcej, pojedyncze, podwójne. Może użyć te moduły obecnie bardzo modne, zamiast przekaźników, tak zwane przekaźniki elektroniczne, które nie cykają. Natomiast to jest najprostszy układ. Chciałem zrozumieć, jak to rozwiązać w najbardziej skuteczny sposób. Otóż mamy diody i w przypadku routerów TP-Link w większości wypadków da się wgrać OpenWRT. To oprogramowanie, poza tym, że zmienia, wgrywa Linuxa odpowiednio modyfikowanego, więc poza tym, że zmieniamy, najprościej mówiąc, oprogramowanie i mamy tam Linuxa, umożliwia sterowanie diodami. Mogę je odpisać od interfejsów sieciowych i przypisać, żeby zapalić, zgasić, migać. W związku z tym nie tracę funkcjonalności routera, wręcz dodaję nowych funkcji, bo mogę znacznie więcej ustawień sieciowych zrobić, jeżeli mam pojęcie, jak to zrobić. I oprócz tego prostym skryptem, to na stronie openwrt.org można sobie wyczytać wszystkie komendy. Tego jest bardzo dużo, ale między innymi do sterowania diodami. Możemy ją włączyć i wyłączyć. Co zrobić, żeby taki przekaźnik zafunkcjonował, przesunę go nawet trochę, żeby było widać. Co zrobić, żeby taki przekaźnik zaczął włączać, wyłączać elementy, zaczął załączać przekaźniki i rozłączać, bez ingeracji jakiejś bardzo dużej w sam router. Otóż wystarczy te diody wykorzystać i na końcówki nałożyć, zaprezentuję, przygotowałem się, taki fotorezystorek, 10-20 kg załączony, około 1 ohm wyłączony, czyli tryb jasny 10-20 kg, około 1 ohm tryb ciemny i go po prostu, ja przyklejam na ten klej w sztyfcie przezroczysty i przyklejam je po prostu w ten sposób. Tutaj do diody. Następnie to na klej, wysycha i obwiązuje czarną taśmą, żeby światło dzienne nie wprowadzało w błąd ten czujniczek. Dzięki temu, gdy dioda świeci, zwiera około 10 kg opornik, fotorezystor, a w przypadku jak nie świeci jest 1 ohm. Ja proponuję dać jeszcze 1-kilowy opornik pomiędzy tym fotorezystorem, prawda, a masą, ponieważ tu ustawiłem sobie, akurat on jest ustawny, w tym momencie on ustawiony na low, czyli na niski poziom sygnału. O, autofokus łapie, tak. Może go należy wysoki ustawić. No, ja wpadłem na to, żeby po prostu masę puścić i żeby to masa dawała do kanałów, zwierała. Załączymy prąd. Ok. Jest to takie łatwe jedną ręką. O! I w tym momencie już widzimy, że tu się zaświeciła diodka zielona. No to co? Włączam guziczek. Załączam prąd. Poszło. Tu jeszcze zrobiłem taką modyfikację, a to już jest kwestia gustu, że zamiast dwóch diod zgotowałem jedną dwukolorową, czerwoną i zieloną z RGB. Można było ewentualnie niebieską jeszcze wykorzystać. Tym sposobem jedna, moduł, który ja buduję, chcę, żeby miał tylko jedną diodę i będzie po prostu albo czerwona, albo zielona, albo żółta. O, OpenWRT to się załadowało, to jest czerwony, to jest dioda system u mnie i załadowało się. Przekaźniki są aktualnie złączone. Ponieważ jeszcze specjalnie nie zmieniłem układu portów, no to jestem wlutowany do QSS i do LAN 4. W związku z tym jeden z przekaźników zacznie działać, gdy podłączymy kartę sieciową. Ja specjalnie podłączę WAN i LAN 4, żeby to po prostu w jednym routerku było. I po co się dzieje? Tu mi miga zielona dioda, czyli połączenie sieciowe. Kiedy wyjmę wtyczkę, wyciągam ją, powiedzmy tą. Wyłączył się. No i tyle.
Dioda miga lub tam świeci na fotorezystor. Fotorezystor albo zwiera, albo rozwiera. Jeszcze raz włożę do karty sieciowej. Tylko, jak mówię, jedną ręką nie jest tak łatwo. Włożę i już. I tutaj tak samo. Wyciągam. O. I tyle. Tak więc wydaje mi się, że zarządzanie przekaźnikami jest banalne. Można mieć nawet raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, tak? No bo możemy wszystkie wykorzystać tylko na przekaźniki. Nie musimy montować podwójnej diody LED. W związku z tym możemy mieć 8 przekaźników sterowanych tym sposobem. Warto zwrócić uwagę na to, że OpenWRT nie wszystkie niestety routery mają sterowanie wszystkimi diodami. Czasem spotyka się takie coś, że zwykle zawsze power, który u mnie był w tym miejscu, którego w ogóle wylutowałem, power zwykle jest zawsze włączony na stałe, opolniczek po prostu i koniec. Tej diody nie da się wyłączyć. Karta Wi-Fi bardzo często też ma swoją diodę, której nie da się użyć inaczej jak do Wi-Fi. Ona jest na stałe sprzętowo z Wi-Fi spięta. W tym modelu akurat sobie wyszukałem, już troszeczkę znam się na tych modelach, na seriach, i wiedziałem, że w tył mogę każdą diodą sterować niezależnie. Dlatego akurat na ten model padł, a nie na inny. Dzięki temu nawet kartę Wi-Fi mogę odpiąć od lampki i chociaż Wi-Fi pracuje lub nie, to i tak lampkę mogę zapalić, gasić jak zechcę. No i w tym wypadku u mnie mam 6 mam takich przekaźników, 3 podwójne, no i jedną dwukolorową diodę. Oczywiście to, co te przekaźniki będą robiły, to już zależy tylko od Was. Możesz zrobić skrypt, LAN, że gdy wejdziesz na jakąś stronę internetową, to się włączy, a gdy na inną, to się wyłączy. Zmieni w tym wypadku dioda kolor. Włączy przekaźnik, wyłączy. Za przekaźnikiem może być cokolwiek. Pralka, lodówka, żarówka, grzejnik CO albo elektryczny. Cokolwiek, klimatyzacja. Ty możesz sterować i zaznaczam, że cały czas jest to ciągle router. I ciągle mamy możliwość routowania internetu po Wi-Fi. To może być takie coś, że w tym routerze sterujesz przekaźnikami i ciągle masz internet. Także to nie ma żadnego problemu, jedno z drugim nie przeszkadza. Mało tego, jeżeli to jest główny router do internetu, to przy okazji bez żadnego portowania, kombinowania, można sobie na przykład jakiś port tam, nie wiem, 82, 8 jakiś wyprowadzić na światło zewnętrzne, na internet. Tym sposobem, chociażby pisząc App Inverter 2 aplikację na Androida, można sterować nawet całym domem. Nawet całym domem z poziomu tego routerka prądu nie będzie brało wcale więcej niż przed przeróbką. Dalej to jest koło 1 W maksymalny pobór prądu, czyli jakaś, nie wiem, 2-3 zł miesięcznie przy obecnych stawkach za prąd. Po prostu moim zdaniem to jest genialne rozwiązanie. Są przekaźniki na USB do OpenWRT, kosztują tam od kilkuset do kilkunastu, no ja widziałem od 200 tam do 800 zł rozwidlenie jest na Allegro. Ale nie wiem, czy jest sens za to płacić. Przy okazji macie odizolowane to całkowicie optycznie. Można oprócz tego w ogóle osobny prąd zrobić. Tu jeszcze zauważa sam koniec jedną rzecz. Przekaźniki, tu postaram się fokusem złapać, przekaźniki są na 12 V. Jest to 12-voltowa instalacja, bo 9 V ma ten router, między 9 a 12 działa. W związku z tym obecnie jest ładowarka fabryczna, 9. No więc pamiętajcie, że jeżeli mamy 9 V, to lepiej dać 12-voltowe przekaźniki, niż dać 5-voltowe i przeciążyć ten przekaźnik. Ewentualnie można użyć jeszcze, nie wypakowywałem takiego przetwornicy, tak? I wtedy się reguluje tą śrubeczką, można sobie na 5 V przejść, ustawić z 9 czy tam z 12, wtedy można użyć 5-voltowych przekaźników. Teoretycznie 5-voltowe przekaźniki są tańsze, natomiast przetwornik to kosztuje jakąś dychę, nie? Tak więc to zależy, jak dużo tych przekaźników będziesz miał. No i to jest taki zestaw. Podrzucam to jako pomysł. Wydaje mi się, że jest to znacznie tańsze i fajniejsze. Zostało to w sumie zostało to optorezystor wykonany z tego. Jest to całkowicie odizolowane elektrycznie. Może mieć osobny przekaźnik, zupełnie osobny zasilacz, osobny układ zasilania i być całkowicie niezależny od modułu tego płyty, bo jest to optyczne sterowanie.
Płytę oczywiście na końcu można wykręcić, zamontować w jakiejś ładnej obudowie, powiedzmy, są te puszki na bezpieczniki, tym podobne rzeczy, schować ładnie i sterować to, co wam tylko fantazja do głowy przyniesie. Dosłownie wszystko możecie tym przełączyć, bo przekaźniki są jeszcze większe, mniejsze, te pozwalają tam na około 10 amper, są przekaźniki i na 100 amper i więcej, prawda? Tak więc taką ciekawostkę podpowiadam. Jeszcze sobie szybko patrzę. O, tu jeszcze zaprezentuję szybciutko, bo zamiast takiego modułu, ja mam pojedynczy na próbę, możemy kupić sobie taki. To jest na chyba trzwiaku, prawda, zamontowane. I wtedy efekt jest taki, że to nie cyka. Taki sam jest efekt, tu są trzy kable. Tutaj też powinny być trzy, no bo jest żółty plus, czarna masa, zielone, czerwone, dwa sterujące. Czyli tutaj powiedzmy wchodzi żółty, czarny, zielony. I wtedy sterujemy sobie tym elektronicznym przekaźnikiem. Tak to jest sprzedawane w Allegro pod takim hasłem. Na 5V on jest, więc trzeba użyć tego tej przetwornicy, co pokazywałem wcześniej. Wtedy można sterować powiedzmy żarówką czy czymś innym do 300 W. Poboru maksymalnego to urządzenie może mieć. I to nie cyka. Więc jeżeli budujecie jakiś układ w pokoju gdzieś, co ma włączyć, wyłączyć żarówkę, jakieś ogrzewanie, coś, klimatyzację i ma nie cykać, żeby nie przeszkadzać w nocy, bo to może uciążliwe, no to można użyć takich elementów, te przekaźniczki całkowicie na podzespołach elektronicznych. Swoją drogą to jest ciekawa sprawa, że to jest japoński. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tu ładnie pisze, że to jest... że to jest japońska konstrukcja, made in Japan. Wtedy za 10 zł można mieć taki przekaźnik cyfrowy, który nie wydaje odgłosów. Ale też jest to taka, że tylko 300 W. Natomiast zwykłe przekaźniki są po około 5-6 zł za sztukę, podwójne po 10. Wejdźcie na Allegro, popatrzcie sobie, to są podzespoły dla Andrino oficjalnie. Naprawdę genialna sprawa, tym można totalnie wszystko. Totalnie wszystko możecie tym przełączać, bez żadnego problemu. Pozdrawiam.